Siema, z tej strony Aqua i zapraszam na otwarcie Elite Trainer Boxa ze Stellar Crown. No to co, kochani, otwieramy tego Big Boya. Ja zawsze polecam Elite Trainer Boxy, ponieważ dla początkujących jest to idealny produkt. Ma kosteczki, ma koszulki. Zobaczymy, czy moje pazurki dadzą radę. Dadzą radę, spoko. Udało się. Proszę bardzo, tutaj w pełnej okazałości mamy książeczkę, Player's Guide i zobaczmy, jakie karty nas czekają w Stellar Crown. Zobaczmy tutaj. Książeczka w dobrej jakości. Złote terapagosy, złoto-tęczowe karty, słuchajcie. Złoto-tęczowe karty aktualnie. Nowe Ace Speki, piękne full arty, alt arty, które pojawiają się dopiero teraz. To są tera full arty. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy. Opis kart, jak działają, do czego służą. Super, super. No i oczywiście pełna książeczka tego, czego możemy się spodziewać w tym dodatku. Mamy wszelkie Pokémony. Lapras EX, według mnie to będzie krywalna karta. Ale zobaczymy, jak tu się to ułoży. Możliwe, że z Lost Zone Boxem będzie grywalna. Ale zobaczymy. Tutaj mamy Grand Tree, na to ludzie czekają. Też podobno ludzie będą chcieli tym grać. Piękne alt arty, full arty. Te karty, które tutaj na przykład widzicie, były wypuszczone tylko i wyłącznie w Japonii w specjalnym zestawie dla dzieci jako promki, tak jak u nas była promka z Charizardem, przepraszam, z Charmanderem. Natomiast tych dwóch promek nie wypuścili. I na szczęście tutaj na zachodni rynek wypuszczono je w tym dodatku. Na tego Bulbazaura mam nadzieję. Zobaczmy, co tutaj jeszcze znajdziemy. No i piękne, znowu alt art, złote karty. Bravery Charm, złoty, super wyglądający. No jak na razie, kochani, tyle. No to co? Zobaczmy, co jest w środku. W środku żółwika znajdziemy karty. Oczywiście, że karty. Jak żeby inaczej. Mamy kostki. Ładna środkowa kostka, podoba mi się. Ten niebieski jest taki ładny. W porządku, bardzo fajny. Oczywiście znaczniki. Oczywiście znaczniki poparzenia. I o, okej. Pierwszy raz widzę coś takiego, że tak zostało to zapakowane. Zaraz to przedyskutujemy. Oczywiście boosterki, ale chwila. Koszulki, wiadomo, super, fajnie, że mamy. Energię, nowy wzór na energię. Zauważcie, że są takie sterrastializowane te energie. Ale to jest nowość, że promkę pakują razem z separatorami. Co oni wykombinowali w ogóle? Jezu, że dobrze, że ta karta się nie zniszczyła. Zaraz zresztą zobaczymy, czy się przypadkiem nie zniszczyła. Ale co to za pomysł? Dobra, wyciągnijmy. No dobra, no powiedzmy, że jest ok, ale separatory już widzicie, już są poharatane. No ale dobra, promka jest cała. Jewel Seeker. Ciekawe. Once during your turn, when you lay this Pokémon from your hand to evolve one of your Pokémon, if you have any two trainer cards, have any Terra Pokémon in play, you may search your deck for up to two trainer cards. Okay. Reveal them and put them into your hand. Okay. Ciekawe. I kodzik dla was. Opowiadajcie, co tam ciekawego jest w tym zestawie. Pewnie koszuleczki, czy też inne ciekawe rzeczy. Dobrze. To odkładamy w takim razie na bok. Mamy separatory, ładnie wyglądające, błyszczące, ale bardzo dziwna metoda pakowania. Według mnie powinni w ogóle... Kto to wymyślił? Taki sposób. Nie. Nie powinni tak tego robić. Koszuleczki już pokazywaliśmy. Bardzo ładny kolor. Strasznie mi się ten niebieski... Kocham niebieski. Kolor niebieski jest super. Bardzo mi się niebieski podoba. Więc tak. Te koszulki są świetne. Okej. No to co? Czas na creme de la creme, czyli
boosterki. No i zobaczmy, co nam się trafi. A jeżeli chcecie wygrać taki Elite Trainer Box, to zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony Tera Pokémon. Na odpowiedzi czekam do 21 września. Zacznijmy więc od Laprasa. Zobaczymy, czy dzisiaj mamy szczęście. Jak nie mamy szczęścia, to trudno. Ha, ha, ha. Kodzik dla Was. Przekładamy jedną z energią. Terra Energia zrobiona. Eevee, ładny Eevee. Lokix, ok. Charcadet, Cyclizer, Torsquare, Gravity Gemstone, dobrze. Veluza, Ladian, błyszczący, Klink. No i proszę bardzo, pierwszy traf już jest u nas. Galvantula EX. Bardzo ładna karta i też wykorzystuje trzy różne, przeróżne energie. Odkładamy ją na bok. Bulk sobie składamy. Też odkładamy na bok. I lecimy dalej. Zobaczmy, co dalej znajdziemy tutaj w tym zestawie. Kodzik dla Was. Proszę bardzo. Zeskanujcie sobie. Jedną przekładamy. No i zobaczmy, co dalej na nas czeka. Panrotom, Lilip, Bombardier, czyli Bocian, Lacy, Celebi, Electric, Lecking, Meditite. Ok. Dobra. Na razie jest w porządku, prawda? Na razie jest w porządku. Na razie się nie skarżę. Ok, lecimy dalej. A tak w ogóle zapomniałam powiedzieć, na jakiej pięknej macie otwieram. Jest to moja pierwsza mata sędziowska, więc mam nadzieję, że się Wam podoba. Jak się Wam podoba w ogóle? Opowiadajcie, piszcie w komentarzach. Czy lubicie takie maty z całą generacją Pokémonów? Liczyłam na trzecią genę, ale niestety nie było jej. Więc mam drugą genę. Przekładamy jeden. I zobaczmy, co dalej na nas czeka. Medicham, Root Fossil, Rowki, Medititite, Vroom Vroom, Breer, Azumarill, Nimble, Pangoro. O, i wreszcie paczka, w której nie ma nic. Czasami takie paczki się zdarzają. Otwieramy dalej. Kodzik dla Was, proszę bardzo. Przekładamy. No, coś się świeci. Mam nadzieję, że nie był to spoiler. Leczonkuś, jaki świetny. Popatrzcie, z grzybkiem. Grzybka znalazł. Ojejku. Grzybunia znalazł. Strasznie piękne te arty są. Bardzo mi się podobają. Riolu, Haumi i Dreadnought. Nic. Co? Dwie najlepsze paczki były na samym początku, bo teraz już nic nie trafimy. Człowiek się załamie normalnie. Kodzik. Przekładamy jedną. Oj. Mam nadzieję, że bez spoilerów było. Meltan. Piękny Meltan. Fajny, zrobiony jak zdjęcie. Zwykłe po prostu. Ledyba. Area Zero. Ok, to może być przydatne. Rapidash, Noctowl, Sazzle i Melmetal. I co? Początek odcinka taki fajny. A tutaj nic ciekawego nam się nie trafi dalej. To by było przykre. Ale jeszcze mamy szansę. Proszę bardzo, kodzik dla Was. Przekładamy. I zobaczmy. Riolu. Durudurudurudon. Joltik. Tortunator. Togedemaru. Veluza. Tornadus, Lokix, Pineon, Bofolant. Hej, przynajmniej jeszcze dajcie mi tego Bulbazaura, co? Poproszę Bulbazaura. Prosimy Bulbazaura. Squirtle to tam my. Bulbazaura poproszę. Byłoby spoko. No i zobaczmy. Energia, Flittle, Chinchou, Orgua,
Espatra, Diancy, Slowking, Yamask, Lantern, Hyperior. Nie! Dajcie mi więcej. Otwieramy dalej. Powodzik dla was? Dobra. I wy się chwalcie też w komentarzach, jak tam te kodziki, czy cokolwiek wysypało się tych kodzików, bo to też mnie zawsze interesuje. Czy stamtąd wam coś się trafia ciekawego? Crispin, dobra, okej. Okay. Wrum, wrum. Metal EX. Taki zwykły, taki po prostu. No dobra. Dołącz do dropów. Może, bo powiedzmy, że może być. No to co, patrz, magia ostatniej paczki? Zdarzy nam się magia ostatniej paczki? Mam nadzieję. Zobaczymy. Kodzik dla was. Przekładamy. I lecimy z tą ostatnią paczką. Panczam, Charjabug, Zelandi, Okabery, Krabuś, Glass Trumpet. To też ludzie szukali. Medicham, kolejny Glass Trumpet. I niestety Iron Boulder. No cóż, trochę trenerów się na pewno sypnęło. Ładne rzeczy na samym początku dosłownie się wysypały. Jest w porządku? Jest chyba okej. Dla mnie jest okej. Może być. To kochani, przypominam w takim razie o giveawayu. Wiecie co zrobić? Skomentujcie, zasubskrybujcie kanał. No i zobaczymy, kto z was zdobędzie Elite Trainer Box. I mam nadzieję, że będziecie mieć lepsze dropy niż ja. Zawsze na to liczę, że będziecie mieć lepsze dropy niż ja na odcinku. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.